Cześć, witam. Kiedyś coś ukradliście? Bo ja tak. Ukradłam coś raz w życiu. Była to książka i ukradłam ją ze szkolnej biblioteki w szkole podstawowej. Mój mąż twierdzi, że było to bardzo dawno i fakt ten już się przedawnił, ale chcę wam o tym opowiedzieć, ponieważ namiętność do posiadania książek może być równie silna, jak inne namiętności, którym ludzie ulegają w życiu. Książka, którą ukradłam z biblioteki w szkole podstawowej, to jest właśnie ta. Zachowałam ją do dziś, choć było to już kilkadziesiąt lat temu. Zobaczcie, że jest ona bardzo sfatygowana i wtedy też taka była. Jest to książka napisana przez polską pisarkę Irenę Krzywicką i zatytułowana jest Wichura i Trzciny. Kiedy po raz pierwszy ją przeczytałam, zachwyciłam się nią od razu. Zakochałam się w bohaterach tej książki i chciała ją posiadać na własność, aby z tymi bohaterami móc codziennie obcować. I kiedyś zobaczyłam w naszej bibliotece szkolnej, że stoją tam wielkie pudła, w nich wiele książek, a na samym wierzchu leżała ta. Zabrałam ją, zaniosłam do domu i cieszyłam się, że ją posiadam, choć gnębiły mnie wyrzuty sumienia. Kiedy następnym razem poszłam do biblioteki, już tych pudeł nie było i dowiedziałam się od pani bibliotekarki, że to były książki przeznaczone na makulaturę, ponieważ już się rozlatywały i nie było sensu ich trzymać. I faktycznie moja książka też się już rozlatuje. Dlaczego ukradłam tę właśnie książkę i o czym ona jest? Jest to przepiękna książka o walce z chorobą, o przyjaźni i o poświęceniu. Bohaterem jest chłopiec, nazywa się Grzegorz Polański. Ulega on wypadkowi i okazuje się, że jest chory na chorobę zwaną polio, albo inaczej Heinego Mediny, czyli na tak zwany paraliż dziecięcy. Zostaje sparaliżowany i nie może się z tym pogodzić, a przedtem był żywiołowym chłopcem, sportowcem, przed którym było całe życie. Jego matka postanawia walczyć o zdrowie syna, walczyć sama. W domu rehabilituje go w sposób pełen poświęcenia. Przyjacielem Grzegorza jest Michał, który przeprowadza się do swojego przyjaciela i również poświęca mu cały czas. Rehabilitacja przynosi efekty. Grzegorz postanawia zdać maturę i jest nieszczęśliwy tylko z jednego powodu, ponieważ wie, że nigdy żadna dziewczyna się w nim nie zakocha. Bo kto chciałby pokochać kalekę? I taka dziewczyna się znajduje. Całą tę walkę o zdrowie Grzegorza, całą tę walkę o jego powrót do świata ludzi pełnosprawnych obserwujemy z perspektywy sąsiadki, pani Sabiny, która dzieli mieszkanie z rodziną Polańskich. Ta egoistka, myśląca tylko o sobie, najpierw jest niezadowolona z tego, że musi patrzeć na niepełnosprawnego chłopca, ale z biegiem czasu i ona się zmienia. Pod wpływem tych pozytywnych emocji, które w rodzinie Polańskich następują. Tytuł książki Wichura i Trzciny jest symboliczny. I ten symbolizm jest oczywisty, nie muszę go tutaj tłumaczyć. Książka powstała na podstawie pewnych autobiograficznych faktów z życia autorki, otóż jej syn również zachorował na taką chorobę i ona właśnie, autorka Irena Krzywicka, z pełnym poświęceniem walczyła o powrót syna do zdrowia. Książka jest aktualna również dziś, bo takie terminy jak przyjaźń, poświęcenie, otwarcie, pomoc dla innych, walka z chorobą będą aktualne zawsze, a przede wszystkim wart poświęcenia, podkreślenia jest tutaj fakt o to, jak zabiegamy o uczucie innych. I jeżeli to uczucie się pojawia, to nieważna jest pełnosprawność, niepełnosprawność, kolor skóry. Ważna jest tylko emocje, które istnieją między jednym a drugim człowiekiem. Jest to książka o ludziach młodych, ale może przeczytać ją człowiek w każdym wieku. Dlatego szczególnie moim wrażliwym widzom, a wszyscy tacy są, ją polecam. Dziękuję. Do zobaczenia w moim kolejnym filmie.